Proszę Państwa, mam ogromną satysfakcję wspólnie z panem wiceprezesem naszej spółki ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej i jego współpracownikami dokonać symbolicznego odpalenia pierwszego z dwóch kotłów na biomasę. Tego 12-megawatowego, obok jest ten 5-megawatowy biomasa, czyli czysta energia, czyste powietrze przy produkcji miejskiego ciepła. Jesteśmy na terenie nowo wybudowanej ciepłowni na biomasę. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy 72-godzinny ruch próbny w celu uzyskania zgód Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację ciepłowni. Ciepłownia na biomasę, a więc na zrębki drzewne, wybudowana kosztem 30 milionów złotych brutto. W tej chwili są to dwa kotły, 5-megawatowy i 12-megawatowy, piątka. Jest to kocioł, który będzie chodził cały rok, również latem na podgrzanie wody, i kocioł 12 będzie stosowany w sezonie zimowym, dopełniający ten 5-megawatowy. Rozpoczęliśmy próby na obydwu kotłach. W tej chwili pan prezydent odpalił kocioł 12-megawatowy. W późniejszym terminie, w dniu dzisiejszym, również będzie odpalony kocioł 5-megawatowy. Firma WAS Austria, która przygotowuje całą instalację do uruchomienia, poinformuje nas o rozpaleniu kotła również 5-megawatowego. Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 44% tego projektu, również pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to jest dalsze, i 10% wkładu własnego naszej firmy. 62% ciepła będzie produkowane z biomasy. Ograniczy to nam w tej chwili palenie węglem o te właśnie 62%. Jak paliliśmy do tej pory 23 tysiące ton rocznie węglem, w tej chwili będziemy około 10 tysięcy ton tego węgla sparać. Biomasy będziemy palić około 40 paru tysięcy. Udało nam się już w tej chwili zakupić biomasę w bardzo dobrej cenie, więc o wiele niższej niż w projekcie było mówione, więc myślę, że będzie nawet dla nas taniej, i nie też, jak również nie będziemy płacić bardzo wysokich cen emisji CO2. Przy ruchu próbnym oczywiście wszystko będzie szło już dla mieszkańców.